No to pięknie. Właśnie w moim mieście wyjebała bomba. Zabiła dosyć sporo ludzi i każą mi co najmniej 2 godziny czekać tutaj na miejscu. My brother, his name is Muhammad Navid Baluch. Muhammad Navid. Tak mnie nazwali właśnie w Pakistanie, tak się nazywam. Muhammad. This my friend. This my friend. This name Muhammad Navid. Yes. Yes, Muhammad Navid. Navid. Muhammad Navid. Muhammad Navid. Okay. 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 Jestem już ichniejszy, no. Tak się stało. Zamana karira to wika sinonada. Zamana karida to wika sinonada. Thank you. No to widzicie, pakistańska muzyka. Beautiful. Widzicie, tutaj pan jest coś w stylu komandosem, ma tutaj odznaczenia swojej Levis Force, to jest taka armia tutaj pakistańska. Widać, gościu jest po naszej stronie, ale i tak wygląda groźnie, nie? Nie uwierzycie, ale jadę właśnie z 4 oficerami. No to mi się jeszcze nie zdarzyło. Na stopa jechałem nawet w Polsce kilka razy z oficerami, ale w Pakistanie z 4 naraz to już jest coś. Wieczna kontrola paszportowa. Czyli wychodzicie, dajecie paszport, spisują wasze dane, nie możecie tego kamerować, pytają o imię ojca, nie wiem po co w ogóle, ale to jest podobno bardzo ważne w tych krajach, nawet nie pytają mi o nazwisko, tylko o imię ojca. Spisują wszystko, pyk, i dają paszport i jadę dalej. I tak to wygląda. I na takim punkcie właśnie kontrolnym policji czekam sobie na kolejny transport. Suchy chleb i woda z kibla. Tylko na tyle mnie stać. Ale na Arafatkę wydałem 12 zł. Posłuchajcie, wiem, że to wszystko wygląda dosyć pozytywnie. Fajnie, wojsko mnie transportuje, policja mnie transportuje, jest miło, sympatycznie. Ale to tak nie jest. Akurat ja mam w życiu takie kurwa szczęście, że mi się raczej nic nie stanie. Ale to, że mnie transportują, to oznacza, że coś musi być nie tak z tym regionem, tak? No niestety, po mojej prawicy, a po waszej lewicy jest Afganistan. Kilkadziesiąt kilometrów, czasem 25, czasem 40. Ale ogólnie taliby lubią się czasem tutaj wbić. Jeżeli by mnie dorwali, no to wiecie, od razu albo okup, albo ucięcie łba. Bardzo bym prosił, ale naprawdę mówię teraz serio, to jest poważnie, nie na fazie, bardzo bym prosił, nie bierzcie ze mnie przykładu, naprawdę. Zależy mi na tym bardzo, bo nie chcę mieć na sumieniu żadnego życia, tym bardziej Polaka, bo ja mogę zrobić swoje, ja to jestem ja. Ja potrafię zrobić prawie wszystko i potrafię przetrwać prawie w każdych warunkach. Do tego mam takie cholerne szczęście, że akurat no, uda się, nie? Ale wy starajcie się myśleć logicznie i rozsądnie. Ja jestem debilem. Ja i tak już się nie zmienię. Więc wiecie, o co chodzi. Pozdrawiam was i bierzcie przykład z tych, z których się powinno brać przykład. Ja nim nie jestem. Kolejna przesiadka. I tak z przesiadki do przesiadki. Dosłowna przesiadka z auta do auta. Kolejny transport. Kolejna przesiadka. Kolejny transporcik. Kolejna przesiadka. Przedostatnia przesiadka, podobno. Mam już dosyć. Dzisiaj podobno 14 przesiadek. 14 przesiadek mnie czekało. Powiem wam, że jakby mi ktoś powiedział 4 lata temu, że pojadę na stopa do Austrii, to bym mu powiedział, że chyba jest pieprznięty. A dzisiaj minęło tyle lat,
Mam 26 lat w tym roku. Jestem w Pakistanie na stopach. Akurat mnie transportuje policja. Ale za jakieś 300-400 km już będę jeździł samodzielnie. To się nie mieści w głowie. Marzenia można spełniać. Ludzie, jeżeli coś marzysz, o czymś marzysz, coś jest twoim najskrytszym marzeniem w sercu, pierdol wszystko, rób to. O to chodzi w życiu, że macie tylko jedno. Chyba że wierzysz w reinkarnację i obudzisz się papugą albo myszką Miki, nie wiem. Ale my w Polsce raczej albo wierzymy, że umieramy i nas nie ma, albo w to, że idziemy do raju. Ale te życie tutaj też jest ważne. I trzeba je spędzić tak, żeby być po prostu szczęśliwym, żeby w dniu i w sekundzie, w którym umieracie, powiedzieć, że zrobiłeś wszystko, o czym marzyłem. Ja jeszcze nie zrobiłem nawet połowy. A ty ile zrobiłeś? Ile spełniłeś swoich marzeń? Spełniajcie je, bo kiedyś nie będzie nic. Mimo że w większości Baluchistan to albo góry, albo pustynia. No bo jest to takie dosyć atrakcyjne dla takiego zwykłego Polaka cebulaka jak ja. A dlaczego cebulak? Sami zobaczcie. Ja dalej chodzę, naprawdę chodzę w sandałach i skarpetach, bo to lubię. I nie zamierzam tego zmieniać, cokolwiek by nie gadali. Wąsa zgoliłem, bo tak aż tak januszowaty to ja nie jestem. Ale to jest zajebiście. Ej, widzieliście kiedykolwiek autobus firmy DU? No popatrzcie. DU, śmieszna sprawa, nie? Nigdy nie widziałem. Tylko to znam. I nawet lubię. No, chyba ostatni transport już do Kwety. Widzę, że to już powoli zbliża się jakaś normalna dzielnica. Zastanawia mnie, czy pan po mojej lewej naprawdę farbuje te włosy swoje na ten kolor, który widzicie, czerwony, czy nie. No to jest zastanawiające, bo widzę już drugą osobę z takimi czerwonymi, z czerwoną brodą i włosami. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki ichniejszy, ciapaty, rudy człowiek. Zastanawiające, nie? To jest pytanie. Może ktoś z was zna odpowiedź. Przykra wiadomość jest taka, że zgubiłem swoją marapatkę, to znaczy zapomniałem jej, kurwa. Oczywiście tak to jest, jak się ją zdejmie z głowy, no to zapomniałem, jej nie mam. Po 5 godzinach straciłem cały ja. Zatrzymaliśmy się przy stacji, mam ogromną nadzieję, że będę mógł spać w pociągu. W ten sposób zaoszczędzę kolejne pieniądze. Jak na razie wydałem 3 dolce na obiad dla mojej ochrony. Tutaj pan wojskowy. Wydałem 3 dolary na obiad dla moich ochroniarzy. 3 dolary na arafatkę, którą zgubiłem. I mówiąc krótko, i tak za dużo wydałem, więc chcę. Kurwa. Chcę. Mówiąc krótko, jechać to. Przymuszono mnie do spania w tym hotelu. Zapłaciłem za to 14 dolarów, kosztowało 15. Powiedziałem, że nie ma więcej, więc nie dałem. No to pięknie. Właśnie w moim mieście wyjebała bomba. Zabiła dosyć sporo ludzi i każą mi co najmniej 2 godziny czekać tutaj na miejscu. Co bym chciał powiedzieć? Nie wiem, ile osób zginęło. Wiem, że jeba bomba i stało to się w tym mieście, w Kweta. Kazali mi czekać godzinę, może 2, dłużej. Cały czas słyszę jakieś karetki, czy nie wiem, coś na sygnale. Trochę mam schiza, wiecie, bo wczoraj zdecydowałem, że będę jeździł po Pakistanie na stopa, nie? A to taka kupa. Jadę tutaj motorem razem z panem żołnierzem. Ogólnie nie pozwalają mi nagrywać, ale ja się buntuję. Dzisiaj był wybuch bomby, zginęli jacyś ludzie. Niestety. Dlatego też podwójna, że tak powiem, obstawa. To widzicie. Ale motorem mnie wiozą, więc w sumie, czy to taka obstawa, to nie wiem.
się jednak rozweselili moi ochroniarze. Jest dobrze. Tym razem jedziemy samochodem opancerzonym i zobaczcie, oni tutaj mają normalnie piecyk w środku i sobie ogrzewają, żeby było ciepło. No bo nie ma tej dmuchawy, nie? I tym palą. Very good! No to wysiadamy z samochodu opancerzonego. Tak to wygląda. Ciekawe, nie? Właśnie się odbyła jedna z chujowszych sytuacji w moim życiu, jeżeli chodzi o podróże. Zamówiłem takie jedzonko za złotówkę. I ogólnie chłopak był, wiecie, niepełnosprawny i chyba się tak postresował, że zagraniczny i wiesz, że miał wydać kasę, że dostał padaczki. Ludzie go trzymali i wiecie, modlił się, jego ojciec trzymał go za głowę. No i jest posyzowany. Jest przed 8. Wyobraźcie sobie, że 3 dni byłem uwięziony w hotelu przez tą całą sytuację. Ale nie uwierzycie, Niemiec i Holenderka pomogli mi i przyjechali busem ogólnie tą samą trasą co ja. No i wyciągają mnie spoza Baluchistan, a potem to już jadę stopem, nie? Do Lahore. Niestety nie będę miał czasu na zwiedzanie dużo, tylko 2 miasta, bo zostało mi 5 dni na wypieprzanie z tego kraju, bo Polacy dostają wizę na 10 dni, a na przykład Niemiec na 3 miesiące. Cały czas nas eskortują, więc wychodzi na to, że będzie to jakieś razem od granicy irańskiej do miejsca, gdzie nas zostawią, będzie jakieś 1100 km. Jakby nie fakt, że jadę busem, to by mnie wsadzili do pociągu, który kosztował 15 dolarów, dlatego nie mogłem tego zrobić, bo nie mam tylu. No i po prostu bym sobie sam pojechał. A jadę busem niemieckim z Niemcem i z Holenderką, jest bardzo sympatycznie. Zobaczcie ich trasę po Afryce. Z Niemiec. Wszystko. Aż do Iranu i Pakistanu. Zajebiście. Też tak kiedyś będę miał busa. To jest moje postanowienie i moje największe marzenie. Wielkie zebranie się tutaj zrobiło. Przyszli policjanci, żołnierze, no i sobie siedzimy, kawkę pijemy, a oni z nami rozmawiają. Jest bardzo przyjemnie. He is journalist. He is a very famous man from Poland. Now if you want to come to the television, you must all come here. Say hello. Hello to the people from Poland. Hello Poland. Oh. They might be scared in the Poland now. Gościu nade mną właśnie się okazało, że ma 3 żony. Ale wiecie co wam powiem? Pamiętajcie, że mając 3 żony, zaraz się cieszycie, fajnie, nie? W każdym pokoju inna. Ale pamiętajcie, że te 3 żony mają matki, więc masz 3 teściowe. Ja już wolę naszą tradycję, nie? Jest lepiej. Mówię to przed wieloma tysiącami ludzi, co oznacza, że muszę się wywiązać z tego co powiem. Obiecuję, że do 30 roku życia będę posiadał takiego busa w wolnym czasie z własną rodziną. Jeżeli zrobię już małe faziątka i znajdę panią Fazowską, to będziemy sobie jeździć czymś takim w wakacje. To jest coś, co postanowiłem sobie i to jest 100%. Taki będę miał właśnie samochód. Identyko prawie. Kto wierzy w to, że to zrobię? Bo ja wierzę. Idealny, patrzcie, na Afrykę. Do Afryki bez problemu możecie jechać. Do Ameryki, wszędzie gdzie chcecie, kurwa. Kupię sobie taki i zrobię sam wszystko. To jest moje postanowienie. Do 30 roku życia. Zbiegowisko dalej trwa. Camera. Movie recording. Movie stars. Yeah. O movie stars. No to tym razem to już popisaliśmy się. Możecie sami zobaczyć. Mamy tutaj coś w stylu CKM-u, czyli ciężki karabin maszynowy. Nie wiem jak się nazywa, nie wiem kto wyprodukował, ale przypominała się tą broń. Mam takie łuski w domu, znaczy oczywiście puste. I taką taśmę też mam. Jedzie z nami chyba z 6 albo 7 ochroniarzy. W sumie potrzebowalibyśmy 2, ale każdy chciał z nami jechać, bo oni tu absolutnie nie mają turystów. Są podnieceni. Nie ma tak jak zrobić sensację na całą wiochę, nie? Przyjechali turyści z 3 krajów Europy. To jedziemy. Łebki się bawią. Cała wioska się zebrała, żeby z nami chodzić. Ludzie chcą z nami zdjęcia, ale nie pozwalają policjanci.
pytałem się tutaj Laili, czy miała taką sytuację w Afryce, że nie aż taką. To jest największa sytuacja w moim życiu, taka cała wioska się zjechała, cała wioska poszła. Kurwa, masakra po prostu. Z Biedronką przez Pakistan idziemy. Wszystko co potrzebuję to mam, czyli Biedronkę, kilo pomidorów i zajebisty humor. Tak się właśnie podróżuje po Pakistanie. No to taka typowa restauracja, nawet lepszej klasy w Pakistanie. Siedzi się oczywiście po turecku, tutaj nie ma czegoś takiego jak krzesła. Przynajmniej nie w miejscach, gdzie są tubylcy. Jak widzicie, wszystko jest uplecione z liny. Fajnie, zajebiste wzorki. Bardzo fajnie, że na tym siedzi i jest miło, sympatycznie. Biedronka mówi, że też jest jej dobrze. Ładna, szczęśliwa. She is happy. Look. Ona lubi to miejsce i lubi Pakistan. To be honest, we think this man is completely crazy. Yeah, because I'm from Poland. Koniec pakistańskiego przedstawienia. Tam się kurczaki robią i łydki, a my jedziemy na komisariat. Rozpaliliśmy ognisko w ciągu jednej sekundy. Zrobiliśmy to oczywiście benzyną. No nie, żebyśmy byli jacyś tam leniwi, nie? No, ale po co czekać, nie? Wypali się benzyna, przestanie śmierdzieć, 10 minut i jest git. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji. Robimy sobie w trójkę grilla, nie? Kulturalnie, jak biali ludzie. I stoi 10 i się patrzy na to. No po prostu się patrzy, stoi i patrzy i sobie dyskutuje. Nie macie żadnej prywatności, niczego. Po prostu jestem obserwowany do tego stopnia, żebym się szedł wysrać, to co najmniej 5 osób by na to patrzyło, jak biały człowiek sra. Ale wiecie co jest najpiękniejsze? Mam papier toaletowy, którego nie miałem od 1,5 tygodnia, więc jestem szczęśliwy. Używałem różnych sposobów higienicznych, ale na szczęście znowu mam papier, więc jest git. No to taka sprawa, jak wam zostanie chleb, który już, no mi zaczął pleśnić, bo już na tydzień. A widzicie? Atakuje mnie. No to dajecie już zwierzątkom. Ja dałem teraz się drogi jeszcze. Każą mi wypierdalać. Takie są wdzięczne. Gęsi są strasznie niebezpieczne. Ja tam wolę schodzić do krokodyli niż podchodzić do gęsi. I indyki. Ja kiedyś mnie indyki kola goniły. Boję się. Sorry, w ogóle jest 7 rano. Wyglądam jak wyglądam. Właśnie wstałem. Dałem chlebek, żeby sobie zjadł śniadanie. I się pakuję. Ta mama się zesrała. Wychodzą.